Dzień dobry, tu Michał Undra z kanału Akademia Zdrowia TV. Picie octu jabłkowego ma wiele korzyści zdrowotnych. W dzisiejszym materiale powiem co zrobić, by te korzyści zmaksymalizować. Powiemy sobie też o tym, jak mądrze spożywać ocet jabłkowy, ponieważ nieprawidłowe jego picie może nieść ze sobą sporo zagrożeń i możemy sobie zaszkodzić. Podpowiem też, jaki ocet należy wybierać, jak jego unikać oraz jak na picie octu reagują moi pacjenci. Zapraszam do oglądania. Czym jest ocet jabłkowy? Ocet jabłkowy, jak sama nazwa wskazuje, tak naprawdę powstaje z jabłek. Można go wytworzyć z soku jabłkowego poprzez dodanie specjalnych drożdży i poprzez proces fermentacji. W takim procesie fermentacji powstaje też matka octu, która jest taką właśnie mętną substancją w tym occie takiej dobrej własnej roboty, która odpowiada za większość korzyści zdrowotnych, które mamy właśnie po spożywaniu octu i to nam też wskazuje dlaczego powinniśmy wybierać ocet jabłkowy, który jest mętny, a nie taki jednolity i klarowny, który najczęściej spotkamy w sklepie. A jakie są korzyści zdrowotne ze spożywania octu jabłkowego? Mimo że o wielu korzyściach tak naprawdę mówi się w kontekście octu jabłkowego, nie wszystkie zostały udowodnione naukowo, co też będę tutaj zaznaczał w naszym materiale. Taką najważniejszą, najlepiej przebadaną i najskuteczniejszą właśnie korzyścią ze spożywania octu jabłkowego jest regulacja poziomu glukozy we krwi, a konkretnie obniżanie tego Poziomu cukru, właśnie we krwi, po posiłku. Dlatego też bardzo istotne jest to, aby ocet jabłkowy spożywać z posiłkiem, ewentualnie chwilę przed lub po posiłku. Ale nie powinniśmy spożywać octu jabłkowego na czczo, co niestety wiele osób praktykuje. Pod względem właśnie tego działania hipoglikemizującego, czyli obniżania poziomu glukozy we krwi, działa to szczególnie u osób, które mają zaburzenia, właśnie gospodarki glukozowo-insulinowej, może jakąś insulinooporność, czy nawet cukrzycę typu drugiego. Wiadomo też, że ocet jabłkowy nie jest bardzo silnie działającym środkiem. Ten poziom glukozy w jakimś tam stopniu może nam obniżyć, ale oczywiście nie działa to aż tak mocno jak leki. I tutaj ocet jabłkowy może być wykorzystywany dla osób właśnie z zaburzeniami gospodarki glukozowo-insulinowej, dla osób, które cierpią na zmęczenie poposiłkowe, bo mają bardzo wysoki poziom właśnie glukozy po posiłku, lub na przykład też przez osoby które chcą wejść w stan ketozy, ponieważ właśnie takie rzeczy, które obniżają poziom glukozy we krwi, jak ocet jabłkowy, berberyna czy inne ewentualnie suplementy, mogą być bardzo pomocne, żeby po prostu uregulować na początku ten poziom glukozy we krwi, żeby go obniżyć i żeby szybciej i łatwiej wejść w stan ketozy. I drugą, taką najbardziej znaną i najczęściej powtarzaną korzyścią związaną ze spożywaniem octu jabłkowego, jest wspieranie trawienia. I tutaj trzeba zaznaczyć, że ocet jabłkowy nie jest aż tak kwaśny jak Nasz sok żołądkowy czy kwas żołądkowy, więc oczywiście sam ocet jabłkowy nie spowoduje na przykład trawienia białka, jednak ma to takie działanie, że wspiera wydzielanie właśnie tego kwasu żołądkowego lub też u osób, które mają problemy już duże z trawieniem i te pH żołądka jest wysokie, czyli tak naprawdę żołądek ma silnie zasadowe pH, ten ocet jabłkowy może być bardzo pomocny i to jest korzyść, którą najczęściej właśnie otrzymują moi pacjenci po spożywaniu octu jabłkowego. I w takim wypadku, Znowu tutaj zaznaczam, że ocet jabłkowy spożywamy z posiłkiem lub najlepiej chwilę przed posiłkiem. Jeżeli po spożyciu octu jabłkowego boli nas brzuch, czy mamy też takie uczucie mocnego ciepła, to wtedy ocet jabłkowy należy spożywać już w trakcie samego posiłku, czyli zjeść trochę właśnie naszego dania i dopiero potem wypić ocet jabłkowy i być może spożywanie przed posiłkiem nie jest dla nas, ale jeszcze na koniec powiem, jak robić to, żeby te spożycie octu jabłkowego było jak najbezpieczniejsze. I tutaj właśnie bardzo często moi pacjenci odczuwają ten efekt, że przy spożywaniu octu jabłkowego do posiłku zdecydowanie lepiej trawią, nie odbija im się często po posiłku, czy też nie mają takiego uczucia zgagi, a w ogóle sam posiłek trochę szybciej się trawi, bo to też może być jeden z problemów z trawieniem, że nasz posiłek zalega w żołądku bardzo długo. I tutaj bardzo ważne przeciwwskazanie właśnie do spożycia octu. Jeżeli mamy problemy z trawieniem, może to być często związane z bakterią Helicobacter pylori, może to Związane też z owrzodzeniami żołądka, czy innymi ogólnie problemami ze stanem naszego żołądka i śluzówki. I dlatego właśnie, jeżeli ocet jabłkowy powoduje jakieś dolegliwości, to nie należy go spożywać. Mimo, iż ocet jabłkowy nie jest tak kwaśny jak nasz kwas żołądkowy, kwas solny, to jednak i tak może on podrażniać właśnie śluzówkę, żołądek, czy nawet przełyk, dlatego też dla takich osób ocet jabłkowy nie jest skazany do spożycia i wręcz należy go unikać. Sam ocet jabłkowy zawiera trochę witamin z ruchu B, jako że one też powstają w procesie fermentacji. Dodatkowo zawiera trochę polifenoli i ogólnie ten profil jest w miarę podobny do soku jabłkowego. Wiadomo, że tutaj mamy mniej węglowodanów i mniej cukru, no i też od octu jabłkowego nie pijemy szklankami tylko w niewielkiej ilości, więc ta ilość kalorii i wartość energetyczna octu jabłkowego nie jest znacząca. Jednak ocet jabłkowy spożywany w tak niewielkich ilościach nie jest znaczącym źródłem ani witamin, ani składników Mineralnych ani polifenoli w naszej diecie. Dlatego też nie spożywamy octu po to, żeby po prostu dostarczać witaminy i składniki mineralne, tylko właśnie dla konkretnych działań: przede wszystkim dla regulacji gospodarki glukozowej i ewentualnie dla wsparcia trawienia. I teraz jeszcze kwestia, która nie jest udowodniona naukowo, jednak z mojej praktyki i ze współpracy z pacjentami, wiem, że spożycie octu jabłkowego przed snem wraz z miodem akurat bardzo dobrze poprawia jakość snu i ułatwia zasypianie. I to jest jedna z takich naturalnych metod, którą bardzo bym polecił na ułatwienie samego zasypiania, jak i poprawę jakości snu. W tym wypadku spożywamy ocet jabłkowy, powiedzmy jedną, dwie łyżki w szklance wody wymieszane z miodem. Około 30 minut przed snem i tutaj ciężko powiedzieć, jaki jest dokładnie mechanizm tego działania, czy to jest właśnie być może jakieś wsparcie metabolizmu, czy trawienia, czy inne, ale właśnie takie działanie octu i miodu bardzo ułatwia zasypianie i jak najbardziej mogę taki, taką miksturę polecić. Znowu odradzam stosowanie octu nawet z miodem u osób, które mają zaburzenia właśnie pracy żołądka, czy wrzody, czy jakieś uszkodzenia śluzówki. Pod względem octu mówi się także o tak zwanym działaniu odkwaszającym organizm. Mimo, że ocet jabłkowy sam w sobie jest powiedzmy kwasowy, to mówi się o tym, że on odkwasza organizm. Zakwaszenie organizmu to nie jest choroba czy jakiś problem zdrowotny, który w ogóle występuje. Nasz organizm bardzo mocno reguluje... Taką równowagę kwasowo-zasadową naszego ciała w różnych narządach, bo różne narządy ma, działają w odpowiednich właśnie zakresach pH i nasza krew działa w odpowiednim właśnie ustalonym zakresie pH od powiedzmy 7,3,5 do 7,4,5 i nie zmienia się ona w zależności od tego, czy jemy białka, czy jemy węglowodany, czy cokolwiek innego. Tutaj nie jest to zależne od diety. Wiadomo, że w bardzo poważnych stanach chorobowych nasz organizm może to pH zmienić i rzeczywiście jest to wynik już tej choroby, ale nie sam powód zachorowania i też takie codzienne rzeczy związane właśnie z dietą czy ze stylem życia nie wpływają na zakwaszenie organizmu. Tak samo dieta odkwaszająca to nie jest coś, co w ogóle tutaj występuje i działa. Wiadomo, że produkty tak zwane odkwaszające, czyli warzywa czy owoce są po prostu uważane za zdrowe i są jak najbardziej elementem zdrowej diety, ale nie dlatego, że odkwaszają i tutaj, tak jak mówiłem, ani ocyt jabłkowy sam w sobie nie odkwasza i z drugiej strony nie mamy problemu też z zakwaszeniem organizmu. Co tutaj ocet jabłkowy może robić? To jest wspieranie trawienia i ewentualnie kwasowości właśnie niskiego pH w naszym żołądku, co w ogóle nie jest związane z zakwaszeniem organizmu. Ocet jabłkowy może być stosowany też w zupełnie innych celach niż jego spożycie, czyli w takich celach powiedzmy higienicznych do mycia przede wszystkim owoców i warzyw. W tym celu mieszamy trochę octu jabłkowego z wodą i tam możemy maczać właśnie owoce czy warzywa i usuwamy wtedy z nich różne zanieczyszczenia, także bakterie oraz pozostałości pestycydów. Możemy te owoce też lekko przemyć, wyszorować po użyciu właśnie tego octu jabłkowego i wody. Dodatkowo ocet Często stosowany jest do takich środków do mycia podłóg lub, na przykład, do mycia też szafek czy ogólnie mebli i ma takie działanie, że nie gromadzi się po prostu na tych meblach kurz. Warto zaznaczyć, że oczywiście ocet jabłkowy ma silny i specyficzny zapach, więc trzeba mieć to na uwadze, że jeżeli ten ocet jabłkowy używamy, to prawdopodobnie ten zapach przez jakiś czas zostanie. I ocet jabłkowy jest używany także do mycia włosów i ma działanie przeciwłupieżowe. A więc wracając do początku, jaki ocet jabłkowy wybierać? Zdecydowanie polecam wybierać ocet jabłkowy z takiej domowej, własnej produkcji. Naprawdę bez problemu znajdziemy czy w internecie, czy być może od znajomych sąsiadów, czy jakichś znajomych rolników ocet jabłkowy własnej produkcji, naprawdę mętny, świeży, który będzie działał najlepiej. I właśnie zwróćmy na to uwagę, że ten ocet jabłkowy powinien mieć tę matkę, czyli właśnie taką mętność, te takie cząsteczki, które rzeczywiście w nim pływają. Zdecydowanie dobrą opcją jest też spożywanie octu jabłkowego niepasteryzowanego. Nie zawsze jest to zaznaczone na opakowaniu. Jeżeli nie jest to napisane, to prawdopodobnie ocet był pasteryzowany. A teraz przechodząc do spożywania w praktyce. I tutaj jest to ekstremalnie ważne, ponieważ nie spożywamy octu jabłkowego w takiej standardowej formie, że pijemy go z butelki, czy wlewamy trochę do szklanki i po prostu pijemy. Z wielu względów ocet jabłkowy, tak jak mówiłem, jest dosyć mocno kwaśny i spożywanie octu jabłkowego normalnie w takiej formie nierozcieńczonej po pierwsze uszkadza nam szkliwo zębów bo jest bardzo kwasowy wiadomo że jedno spożycie octu jabłkowego nie zrobi dużej różnicy ale jeżeli byśmy taki ocet upili cały czas to niestety nasze szkliwo ulegnie zniszczeniu z drugiej strony spożywanie octu jabłkowego nierozcieńczonego będzie także podrażniać nasz przełyk bo jest po prostu bardzo kwaśny a nasz przełyk nie jest gotowy na taką kwasowość no i trzecia rzecz Taki właśnie kwaśny ocet jabłkowy może podrażniać śluzówkę żołądka, w szczególności u osób, które mają jakieś już predyspozycje do uszkodzenia tej śluzówki, owrzodzenia czy inne problemy właśnie ze śluzówką. Dlatego też ocet jabłkowy zawsze rozcieńczamy z wodą. Tutaj na początek polecałbym jedną łyżkę stołową octu jabłkowego mniej więcej w pół szklanki wody. Jeżeli taka ilość octu jabłkowego jest przyjmowana przez nas bez problemu, nie ma ani pieczenia, ani żadnych bóli, możemy dojść do dwóch łyżek octu jabłkowego w pół szklanki wody. I co ważne, tak jak mówiłem, nie spożywamy octu jabłkowego na czczo. Spożywanie octu jabłkowego na czczo, nawet rozcieńczonego, może powodować hipoglikemię, czyli spadek poziomu cukru we krwi, bo po prostu nie spożywamy wtedy posiłku. I z drugiej strony, Dodajemy coś mocno kwaśnego do naszego żołądka, a w najbliższym czasie nie znajduje się tam... Pokar, co znowu może mieć takie działanie negatywne na nasz żołądek, więc zdecydowanie odradzam spożywanie octu jabłkowego Naczo, Najbezpieczniej jest spożywać go w trakcie posiłku, czyli powiedzmy jemy połowę naszego posiłku, wtedy spożywamy ocet jabłkowy, lub też chwilę przed posiłkiem, maksymalnie 15 minut, tak, żeby przygotować nasz organizm na trawienie. Ewentualnie po posiłku, jeżeli też szukamy korzyści związanych z tutaj poprawą poziomu glukozy we krwi, yy, spożywanie sam. Płynów ogólnie z posiłkiem nie jest szkodliwe, nie zaburza tutaj trawienia, a wiadomo też, że ocet jabłkowy z wodą jest tutaj w celu tak naprawdę poprawy trawienia. Do octu najlepiej jest dodawać letnią wodę. Bardzo gorąca woda może trochę neutralizować jego korzyści, bo tak jak mówiłem, ocet powinien być niepasteryzowany. A jeżeli masz problemy ze zmęczeniem poposiłkowym, to ocet jabłkowy jest jedną ze strategii, której możesz użyć dla zmniejszenia odczuwania właśnie tego zmęczenia po posiłku. Jednak jeżeli ten temat Cię interesuje, jeżeli doświadczasz zmęczenia po posiłków, to zapraszam Cię do całego długiego filmu na temat zmęczenia poposiłkowego. Kliknij tutaj w tę miniaturę, przekieruję Cię to do filmu, gdzie obejrzysz właśnie wszystkie tutaj czynniki, które wpływają na zmęczenie poposiłkowe, bo nie jest to tylko poziom glukozy we krwi. Ja już się z tobą żegnam. Trzymaj się zdrowo. Do zobaczenia.